Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Kolano, dyrektor działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe. Porozmawiamy o e-commerce w pandemii, właściwie o tym, co pandemia zrobiła z e-commerce. Bo mam wrażenie, że ten pandemiczny kryzys był jednak szansą dla tego sektora. Na tak postawioną tezę powiedziałbym pewnie tak, ale z jakimś ale. Jakoś bym to starał się zniuansować, to znaczy on był dla pandemii szansą, dla niektórych wręcz powiedziałbym to był pierwszy bodziec, żeby zauważyć, że jest coś takiego jak e-commerce i że tam czeka na nas sporo zarówno szans, jak i wyzwań, ale z drugiej strony e-commerce mam wrażenie im dłużej obserwuję migrację i trwałość migracji z handlu tradycyjnego do e-commerce, mam wrażenie, że e-commerce nie dostał nic za darmo i mierzę się dzisiaj z pewnymi wyzwaniami, a to typowo behawioralnymi, konsumenckimi i operacyjnymi też nierzadko. To znaczy, jakbyśmy spojrzeli na historię rozwoju e-commerce, to czasami taki opór do przejścia do e-commerce'u z kanału do tej pory w niektórych branżach głównie tradycyjnego, to była niechęć konsumencka, ale czasami to była też niegotowość branży, więc nie zawsze umiemy jeszcze dobrze te trendy rozdzielić, nie zawsze umiemy dobrze jeszcze skwantyfikować, ile na przykład w szybko rosnącej branży dostaw jedzenia online miało wpływ to, że ta branża na początku miała problem na przykład z dostępnością kurierów albo niechęcią restauracji do dzielenia się na przykład częścią marży z agregatorami i aplikacjami, które ułatwiają. Ale patrząc na sprawę od strony klienta, czy my w wyniku pandemii z tych płatności online, płatności bezgotówkowych zaczęli korzystać ludzie, którzy wcześniej tego nie robili? Tak, zaczęli. Przy czym mam wrażenie, że trwałość, analizując dane, mamy wrażenie, że ta trwałość tej konwersji była niższa niż rynek się spodziewał. To znaczy faktycznie w okresie, nazwijmy to, ostrego lockdownu, gdzie naprawdę niektórzy klienci w niektórych branżach byli po prostu pozbawieni szansy zrobienia zakupów w tradycyjnych sklepach, oni tego e-commerce'u spróbowali, czasami żartujemy, że wbrew własnej woli. I faktycznie wtedy trwałość przeniesienia swojej konsumpcji do e-commerce'u nie była duża. I jak sobie zdekomponujemy ten wzrost e-commerce'u, który obserwowaliśmy i w pandemii, i dzisiaj, bo ja nie twierdzę, że e-commerce dzisiaj nie rośnie, tylko nie rośnie tak szybko jak w momentach zamknięcia sklepów fizycznych, to jednak za ten wzrost odpowiadają głównie klienci, którzy już tam wcześniej byli. Po prostu więcej swojego portfela, więcej swoich wydatków przenoszą do e-commerce'u, a ci, którzy tam pojawili się po raz pierwszy w pandemii, jeszcze z pewną nieufnością, nietrwałością podchodzą do tego kanału i widzimy, że w dużej mierze wracają do sklepów fizycznych, jak to jest możliwe. A czy jest jakiś pomysł, jak ich zatrzymać jednak w e-commerce'ie, żeby nie wracali do tych sklepów fizycznych? Nasi partnerzy tego typu pomysły mają, one oczywiście różnią się w zależności od branży, natomiast takim wspólnym mianownikiem tych zmian jest to, że oni wykonują krok wstecz i przestają traktować tych użytkowników tak jak pozyskiwanych do tej pory, czyli to, co wiedzieli o swoich użytkownikach, na chwilę zapominają, bo jednak i behawioralne analizy, i badania deklaratywne pokazują, że to są po prostu inni użytkownicy. Więc branża twierdzi, że musi, powiedziałbym, odrobić pewne zadanie domowe na temat nowych użytkowników i zrozumieć, czy nie powinni przebudować formy incentywizowania ich do kolejnej wizyty, a może zamiast tego powinni postawić na edukację związaną na przykład z bezpieczeństwem tych zakupów w sieci. Właśnie to jest wątek, który chciałem poruszyć, bo mam wrażenie, że też przy okazji tego takiego wybuchu e-commerce na początku pandemii mamy jednak ten opór wśród niektórych grup użytkowników, tak jak pan powiedział, oni musieli z tego korzystać, nie tyle, że chcieli, więc jak ich przekonać, że to jest bezpieczny kanał, że to jest jakby coś, co w przyszłości no pewnie będzie zastępowało te tradycyjne formy handlu? Podejrzewam, że nie da się tego zrobić inaczej niż przez edukację. Z jednej strony edukację dotyczącą samych instrumentów płatniczych, które gwarantują, powiedziałbym, tą taką pierwszą warstwę bezpieczeństwa. Mówię o chargebackach, mówię o tego typu terminologii, która nawet tak rozmawiamy między sobą, powiedziałbym, już zdradza, że nie jest pewnie najbardziej rozpowszechniona, bo tego typu słów się nie zdaje słyszeć na ulicy, kiedy rozmawiamy o tym, co i gdzie kupiliśmy, jak płaciliśmy, a druga warstwa dotyczy samego bezpieczeństwa w sieci jako takiego, a trzecia warstwa
I tutaj nie wiem, na ile to jest, powiedziałbym, edukacja, a na ile coś, co może e-commerce naprawdę zrobić, ale być może tak, ja to zostawiam tylko jako wątek, jako coś pod rozwagę, bo zwróciliśmy uwagę, że w e-commerce w czasie pandemii lepiej niż średnio rynek radzili sobie ci, którzy mają merchanci, którzy obsługują klientów w obu kanałach. To znaczy, w jakimś sensie posiadanie sklepów fizycznych, może w niewielkiej ilości, może w jakiejś innej formie niż to dzisiaj znamy, w jakimś sensie dla tej grupy bardzo, powiedziałbym, opornej i wystraszonej, uwiarygadnia cały proces w online. Więc to też jest może jakaś podpowiedź, może jakaś rzecz pod rozwagę, że omnichannel może być paradoksalnie odpowiedzią na e-commerce, a nie jego wrogiem. A czy to nie jest też w pewnym sensie kwestia czasu? Znaczy, mam na myśli to, że te młode pokolenia, które nie znają świata bez smartfonów i bez aplikacji, dla nich to jest bardzo naturalne, prawda? Korzystanie z e-commerce, korzystanie z tej formy płatności. Czy to się po prostu nie dokona samo, naturalnie, według Pana? To zależy też wciąż od branży, bo jak sobie spojrzymy na przykład na dwie branże, elektronika i odzież, to w pandemii one miały zupełnie inny przebieg dynamiki w e-commerce. Po pierwsze, elektronika wystrzeliła od razu, a odzież wystrzeliła dużo mniej i dużo później. I teraz oczywiście można powiedzieć, ok, kupowaliśmy, nie wiem, monitory do domu, żeby pracować z domu, kupowaliśmy nowe komputery dzieciom, żeby mogły uczyć się zdalnie i żeby to jakoś wyglądało sprawniej. A stroić się przestaliśmy, więc to też może był powód, ale też z jakiegoś powodu po lockdownie elektronika wciąż sobie ładnie, nie tak jak w samym lockdownie, ale wciąż przyspiesza w e-commerce, a odzież niespecjalnie. I być może są takie branże naturalnie odporne, w cudzysłowie odporne na e-commerce, gdzie to doświadczenie spróbowania, dotknięcia jest na tyle istotne, że bez jakiejś formy showroomów tam się może nie obejść. Więc ja też nie jestem do końca pewien, czy każdy biznes da się z sukcesem do e-commerce'u przenieść. Inną branżą, którą bym podał tutaj jako przykład, to kina versus streamingi. My w ramach jednej z analiz dla naszego partnera właśnie z branży kin próbowaliśmy odpowiedzieć na jego obawę, czy kinomaniacy przenieśli się w pandemii do streamingów i być może już tam zostaną. I jak zanalizowaliśmy te dwa trendy równolegle, to okazało się, że one się rozwijają praktycznie, no można być niezależnie od siebie. Tu chodzi o film, ale jednak to doświadczenie całościowe, które jest w kinie, sprawia, że kinomaniacy paradoksalnie najmniej chętnie spośród wszystkich innych grup, które analizowaliśmy, kierowali się do streamingów w trakcie pandemii. Albo już tam wcześniej byli, ale nie przeszkadzało im to współdzielić tej misji z kinami, albo wcale nie byli na to patrzeni. To są jednak inne misje, inne doświadczenia, więc ja bym tutaj, odpowiadając na to pytanie może troszkę nie wprost, za co przepraszam, powiedziałbym, że nie zawsze to się da zrobić, albo dzisiaj nie przychodzą nam jeszcze do głowy pomysły, jak to na siebie zrobić. Czy to przyjdzie naturalnie? W niektórych branżach tak. I ten naturalny wzrost widać, natomiast ten naturalny wzrost jest bardzo generyczny. Jeżeli chcemy liczyć na takie przyspieszenia, na takie strzały, jak miały miejsce w pandemii, to ten ruch generyczny według mnie nie wystarczy. A technologia odgrywa tutaj jakąś rolę? Nie wiem, podanie klientowi nowego rodzaju aplikacji, bardziej przyjaznej na przykład. I znowu wracamy, powiedziałbym, w jakimś sensie do behawiorystyki, bo ja powiedziałbym, że płatność jest jakimś elementem całego procesu i ona w internecie czasami, jeżeli ktoś nie ma sprytnego, dobrego UX-u, potrafi być, powiedzmy, jakąś barierą. Zdarzało mi się słyszeć wyniki badań, które mówiły, że najszybszą formą płatności w internecie jest gotówka, bo ja klikam, tylko zapłacę przy odbiorze i jest po wszystkim. Oczywiście w swojej głowie nie wliczam tego, że później muszę tę gotówkę sobie zabezpieczyć, zapłacić kurierowi i tak dalej, więc to było dla mnie w tym sensie odkrywcze, że nie zawsze to, co my rozumiemy pod pojęciem UX-u, też tak samo rozumie konsument. Druga rzecz związana z płatnościami jest taka, że jak staramy się je bardzo ułatwić, staramy się na przykład uruchomić tak zwaną autoryzację czy autentykację, biometrię behawioralną, która polega na tym na przykład, że pan, wchodząc w interakcję z komputerem, ze smartfonem, zostawia w tym smartfonie tyle śladów takich unikalnych dla Pana, że naprawdę nie potrzebujemy sprawdzić Pana PIN-u ani żadnego kodu z karty, żeby upewnić się, że to Pan. I chcemy te zakupy ułatwić w ten sposób, że Pan po prostu klika, kupuje i jest zapłacone.
ale to potrafi w badaniach też powodować jakąś taką, taki znak zapytania u klienta, ale co się właściwie stało? Przecież nie potwierdziłem i do niektórych rzeczy, które wydawały nam się naturalnymi ułatwieniami, musimy jednak czasem wrócić i powiedzieć, ok, to musi być, bo to buduje poczucie bezpieczeństwa. Ale technologia zdecydowanie pomaga upłynniać te płatności, pozwala upłynniać cały proces zamawiania, nie wiem, taksówki, jedzenia i tak dalej. Przy czym należy pamiętać, że nie w każdym miejscu da się to już dzisiaj łatwo zastosować. Znowu wracam do przykładu odzieży, którą po prostu czasami chcemy zobaczyć na sobie. A w elektronice klawiatury jak kupuję, to wystarczy mi, jak ona wygląda na zdjęciu, może jak jest wygodna, monitor tak. Czyli są takie branże, gdzie e-commerce będzie się przyjmował raczej dłużej i trudniej. Albo nigdy nie przejmie pełnego spektrum misji zakupowych. Czyli mam kolegę, który jak raz kupił koszulę w sklepie fizycznym, od tej pory już wie, jaka na niego pasuje w tej marce i teraz zamawia je regularnie w internecie. To nie znaczy, że całe swoje zakupy odzieżowe on już przeniósł do internetu, a z perspektywy takich właśnie czasami badań czy analiz, on byłby uznany za użytkownika internetu. Więc z jednej strony trwałość tego przejścia jest zagadką i tu musimy nad tym pracować, a po drugie jeszcze nie wszystkie misje zakupowe udało nam się pokryć w e-commerce. Ale branża spożywcza na przykład wykonała właśnie krok w tym kierunku, o którym Pan mówił, bo do tej pory e-commerce spożywczy w Polsce odpowiadał raczej na taką misję hipermarketową, prawda? Czyli raczej rzadsze zakupy, takie weekendowe, duże zakupy. A nowa branża, taka podbranża w e-commerce, ona czasem nazywa się quick commerce, ona odpowiada na zakupy takie bardziej jak w sklepach osiedlowych, taka rosnąca, bardziej coraz popularny format zakupu w Polsce i internet tutaj bardzo fajnie obsługuje ten nowy trend, który widoczny jest też w handlu tradycyjnym, więc pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się w internecie nowe pomysły, jak więcej z tego portfela przemigrować do e-commerce'u. I czasami warto się za tym trendem rozejrzeć, bo on to po prostu jest. A czasami może on oznaczać bardziej taką konwersję z ropą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.